Laura jest zażenowana postawą Grzegorza, ale czuje też coraz większy wstręt w stosunku do siebie. Nie może uwierzyć, że znalazła się w tak okropnej sytuacji. Grzesiek, proszę cię. Co? Sprawia ci przyjemność, jak mnie do tego zmuszasz? Wszystko jest okej. Nic nie jest okej. Wiesz, że boję się więzienia i to perfidnie wykorzystujesz. Ty wykorzystywałaś mnie wiele lat. Słucham? Tak, byłem na każde twoje zawołanie. Chciałaś iść do kina, szliśmy do kina. Chciałaś iść na obiad do knajpy, szliśmy na obiad do knajpy. Nawet za ciebie płaciłem. Nie musiałeś. Wszystko dla ciebie robiłem. Wierzyłem, że kiedyś to docenisz, ale nie. Ty poznałaś Miłoszka i od tak mnie olałaś. Z dnia na dzień zapomniałaś, że w ogóle istnieje. Lubiłam spędzać z tobą czas, ale nigdy nic więcej do ciebie nie czułam. I tak ograniczyłam z tobą kontakt, bo wiedziałam, że nie lubicie się z Miłoszem. Zależało mi na tobie, jak na przyjacielu. Gówno, prawda. Ja sobie zasłużyłem na to, żebyś mi dała szansę. I mi ją dasz. Co tu się dzieje? Co to ma być? Pierwszycie z nim? Sama chciała. Nieprawda, on mnie do tego zmusił. Groził mi. Nie słuchaj, bzdury wygaduje. Dotknij ją jeszcze raz, to cię zabije. Wychodzimy, idziemy.